W ostatnich latach marka Beats stała się najpopularniejszą marką słuchawek na całym świecie. Cechowało ją to, że z jednej strony ich design naprawdę był bardzo wyróżniający się. Mogliśmy widzieć wiele znanych osób czy też sportowców, którzy wybierają te słuchawki, ale z drugiej strony wiele osób od razu opowiadało, po co oni kupują te słuchawki w takiej cenie, kiedy dźwięk czy samo wykonanie nie jest adekwatne do tego, ile trzeba właśnie za nie zapłacić. No i to są właśnie najnowsze słuchawki spod logo Beats. Wyszły one kilka tygodni temu i tak jak wam obiecałem, tak też zrobiłem i nabyłem je, dlatego w dzisiejszym filmie będę chciał wam powiedzieć, co tutaj się zmieniło, jakie są przede wszystkim moje wrażenia z ich użytkowania, no i czy warto je kupić, chociaż tutaj od razu wam powiem, że doradzę, w jakiej cenie warto je kupić, to znaczy na jaką okazję czekać, bo niestety tutaj na wstępie wam mogę powiedzieć, że jestem rozczarowany tym, co otrzymujemy wydając 1000 zł. Generalnie chyba wszyscy przyznacie, że 1000 zł to nie jest małe jak na słuchawki, nie mówiąc o moim przypadku, gdzie to będą tak naprawdę dodatkowe słuchawki, bo jednak słuchawek dousznych, na przykład AirPodsów, używam zdecydowanie częściej, idąc na przykład na siłownię. No te słuchawki siłą rzeczy mi ich nie zastąpią, nawet nie mówiąc już o tej siłowni, gdzie po prostu bardzo szybko by się zniszczyły od potu, ale generalnie ja je traktuję jako takie dodatkowe akcesorium, gdzie mogę sobie na przykład w takich nausznych pochillować w domu, posłuchać fajnej muzyki. Natomiast tutaj właśnie nie przedłużając, od razu wam mogę powiedzieć, że 1000 zł to jest naprawdę stanowczo za dużo, jak za ten model tego, co w zasadzie one oferują. No a dlaczego tak uważam, tego oczywiście dowiecie się w samym wideo. Niemniej słowem wstępu, jeśli oglądacie to wideo za jakiś czas i cena tych słuchawek spadła i jest bardziej racjonalna, to tych najlepszych promocji można oczekiwać w tych największych sklepach. Tak przynajmniej było ze wszystkimi innymi produktami Apple, albo też samymi słuchawkami, chociażby innymi Beatsami, czyli Beats Studio Pro. Także jeśli będziecie zainteresowani zakupem, to sprawdźcie sobie linki, które umieściłem w opisie tego filmu, bo tam takowe słuchawki oczywiście można właśnie znaleźć często w lepszych cenach. Natomiast jeśli chodzi o to, co tutaj otrzymujemy, generalnie samo to pudełko nie jest jakieś olbrzymie, ale od razu mamy oczywiście futerał oraz dwa przewody. Jeden jest z końcówką USB typu C do ładowania samych tych słuchawek, a drugi jest to oczywiście mini jack, dzięki któremu również możemy słuchać muzyki przewodowo, chociaż akurat za pośrednictwem tego USB-C też możemy podłączyć się przewodowo do jakiegoś źródła dźwięku, no i słuchać na przykład muzyki w bezstratnej jakości. Co więcej wam powiem, ta sprawa z przewodowym słuchaniem muzyki jest o tyle dobra, że jak wam się rozładują te słuchawki, to one oczywiście są w stanie nawet rozładowane przewodowo grać nam, czego na przykład nie dostarczą wam inne słuchawki, które takiej opcji już nie wspierają. No a poza tym raczej już w pudełku nic nie znajdziemy, więc możemy skupić się na samej konfiguracji i to, co wyróżnia ogólnie słuchawki Beats na przestrzeni wielu ostatnich modeli, to w porównaniu do AirPodsów o wiele lepiej współpracują z urządzeniami na Androidzie. Wiadomo, że mając iPhone'a na przykład i kupując sobie AirPodsy, otrzymujecie od razu jakieś tam magiczne funkcje, tak jak je nazywam, na przykład automatyczne przełączanie się, lepsza konfiguracja i tak dalej. W przypadku połączenia się AirPodsów z Samsungiem, z Huawei'em, czy po prostu jakimś innym Androidem, to jest bardzo mocno okrojone, a w przypadku Beatsów to po prostu działa. To mają być takie słuchawki, które faktycznie może kupić też użytkownik nie posiadający iPhone'a czy innego sprzętu Apple, bo jest dedykowana aplikacja, a co więcej mają one funkcję szybkiego parowania. W związku z tym mamy tutaj taką namiastkę, chociaż trzeba zaznaczyć namiastkę ze względu na to, że jednak pełno tych opcji, ten full pakiet jest w połączeniu z iOS. Natomiast jeśli byście chcieli, to tak, można tych słuchawek używać właśnie z Androidem, co jest ewidentnie plusem, no bo jest sama też ta aplikacja dedykowana. Natomiast jeśli już mówimy sobie o tych funkcjach, to mamy tutaj między innymi nowość w postaci dźwięku przestrzennego, czyli nie mamy tego dźwięku stereo, tylko podczas ruszania samą głową mamy możliwość poczucia tej fajnej technologii. To, co też działa w innych słuchawkach, również zostało tutaj zaimplementowane, ale niestety trzeba sobie od razu powiedzieć, że brakuje tutaj takiej podstawowej rzeczy jak aktywna redukcja szumów. Nie ma po prostu ANC. Serio, obecnie trzeba wydać 1000 zł na te słuchawki, które nie posiadają tej technologii. Oczywiście ktoś powie, no dobra, są inne Beatsy z tą funkcją, na przykład Beats Studio Pro albo jeszcze inne AirPodsy. No tak, ale tutaj płacąc 1000 zł, jednak ta technologia, ta funkcja powinna już być, bo moim zdaniem w tym przedziale cenowym te słuchawki już też to powinny dowodzić. Porównując po prostu tutaj różnego rodzaju oferty, możemy dojść do wniosku, że zdecydowanie lepiej iść w stronę na przykład modelu XM4 od Sony, tych nausznych, które kosztują często 800-900 zł, grają fenomenalnie.
lepiej już niż ten model. Może nie cechują się aż takim dobrym designem, ale grają lepiej, no i mają ANC. Nie mówiąc o modelu XM5, który jeszcze jest podkręcony, ma jeszcze lepsze ANC. Sam te słuchawki też posiadam, no a one powiedzmy kosztują 1200-1300 zł w zależności od promocji. Także raptem 200 zł mniej, a otrzymujecie w ogóle sprzęt całkowicie innej klasy. Dla mnie sprawa tego, że w tym modelu nie mamy właśnie tego ANC, jest naprawdę przytłaczająca, no i trzeba o tym od razu wspominać. Tak samo moim zdaniem przy tej klasie sprzętu brakuje technologii wykrywającej to, że nałożymy sobie te słuchawki na uszy, albo po prostu je ściągniemy. No nie ma tego czujnika, w związku z tym muzyka nam się nie odpali automatycznie i też nie zapauzuje. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, mamy do wyboru kilka kolorów, to jest ta wersja czarna. Ona aż tak mocno się nie zmieniła, to znaczy te słuchawki się dosyć mocno rozpinają tutaj na boki. Nie ma żadnego problemu, nawet mając większą głowę, żeby idealnie one nam pasowały na tą głowę i co fajne, nie męczy nam się ta głowa, nawet podczas dłuższego korzystania właśnie z tych słuchawek, to jest przez nawet dobre 3, 4, 5 godzin, bo tak maksymalnie długo testowałem właśnie ten model. I to co ważne, zmieniło się samo wykonanie, a raczej materiał, który służy tutaj do zabudowania całych tych gąbek, on jest teraz prawie taki sam, albo nawet taki sam, tak jak w przypadku tego wyższego modelu, czyli właśnie Beats Studio Pro. Te słuchawki mają lepiej nam leżeć na uszach, nie, ten materiał wydaje się być faktycznie przyjemniejszy, ale od razu sobie powiedzmy, to nie są słuchawki przez chociażby ten materiał, który możecie wziąć na trening albo używać ich w deszczu, bo po prostu albo woda, albo pot i woda, jak na przykład biegacie w deszczu, bardzo szybko je zniszczy, a wiadomo, że regeneracja, naprawa tych gąbek będzie po prostu kosztowna. No i te słuchawki nie są aż tak ciężkie jak ten model droższy, bo ważą około 50 gramów mniej, 217 w kontekście 260 gramów przy tych słuchawkach Beats Studio Pro. Także te słuchawki są fajne, jak idziecie sobie na miasto, chcecie sobie pochillować, albo wiecie, że nie będziecie biegać w nich, albo korzystać z nich w deszczu, no bo w innym wypadku używanie ich naprawdę mija się z celem. Natomiast jeśli chodzi o tą najważniejszą kwestię, tą rzecz, do której wiele osób się przyczepia, mówiąc chociaż o słuchawkach z linii Beats, to jakość dźwięku. Od razu wam powiem, że mam tutaj nowe przetworniki 40 mm, no i trzeba sobie powiedzieć wprost, że dźwięk wypływający z tych słuchawek jest niezły. Generalnie do tego dźwięku nie miałbym za dużo zastrzeżeń, jeśli mówimy o, powiedzmy, takiej cenie 600-700 zł. Wydaje mi się, że przy 1000 zł trzeba by jednak oczekiwać czegoś więcej. Po pierwsze, tutaj, tak jak wam mówiłem, ANC dużo by dało, bo by też odcięło w ogóle wszystkie już dźwięki z otoczenia. Mówię wszystkie, no bo jednak tutaj ta nauszna forma tych słuchawek już nam wycina sporo hałasów z otoczenia, więc to jest spoko, ale jednak samo ANC dużo więcej by dało, jeśli chodzi o same wrażenia akustyczne, jeśli mówimy właśnie o tym dźwięku. Niemniej, jeśli chodzi o sam ten dźwięk, wydaje się, że on jest trochę mniej basowy. Coś, co jest w zasadzie takim, można powiedzieć, symbolem Beatsów, tu nie jest aż tak nadto widoczne. Ten dźwięk jest czysty, nic nam nie trzeszczy, natomiast wydaje się, że na przykład Studio Pro, które miałem akurat niedawno na swojej głowie, tamten dźwięk jest po prostu cieplejszy. Z dynamizmem nie ma problemu, tony średnie tu wypadają naprawdę nieźle, wysokie też, ale te niskie, tu już bym powiedział, że czegoś mi niestety brakuje. To nie jest tak, że te słuchawki są tragiczne, że złe. Nie, one są po prostu spoko, ale wiele im brakuje do tego, żeby powiedzieć, że są naprawdę bardzo dobre, albo nie mówiąc już o tym, że są najlepsze w swojej klasie. Jednak można zauważyć to, że nie usłyszymy czasami jakichś szczegółów, jakichś detali właśnie w tych poszczególnych utworach. No także dla mnie to jest po prostu za mało, jak przy tej kwocie 1000 zł, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, dopłacając 200 zł raptem macie świetne słuchawki XM5 od Sony i po prostu nawet nie musicie kupować tego Studio Pro, tylko kupujecie tamte jeszcze kilkaset złotych taniej i będą one wypadały dużo lepiej. Choć tu jeszcze plusem, o którym warto trzeba wspomnieć, jest bateria. Teraz nawet do 50 godzin jesteśmy w stanie wytrzymać na jednym naładowaniu i oczywiście jest też szybkie doładowywanie tych słuchawek. No a tak jak wam mówiłem na boku, można oczywiście korzystać nawet z tych słuchawek po rozładowaniu za pomocą po prostu przewodu. Także reasumując, jeśli kupicie teraz te słuchawki, to myślę, że tak jak ja, będziecie żałować ich zakupu. Nie są one warte 1000 zł. No i tak naprawdę można rozważać moim zdaniem ich zakup, jak ta cena jednak zjedzie w okolicy 30, a może nawet 40%, czyli po prostu będą dostępne gdzieś za 6, może 6,5 stówki. Przy 1000 zł, jeśli stricte nie patrzycie na wygląd tych słuchawek i no powiedzmy na te dodatkowe funkcje, które wiążą się z korzystaniem z innymi urządzeniami Apple, to naprawdę nie warto. Pocieszające jest to, że Studio Pro też kosztowały gdzieś 1800 zł na premierę, a często zdarzają się promocje, gdzie można je dorwać za 1400, czasami jeszcze niżej, więc wydaje mi się, że kwestią czasu jest to, jak ten model również będzie sprzedawany taniej. Pewnie to będą promocje właśnie w tych większych sklepach, więc warto tam zajrzeć, linki macie na dole. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!